czwartek jestem już w Dunkierce. Weekend spędziłem w domu, pauzując się, ale zaraz wam wszystko dokładnie opowiem, co i jak. Na razie trzeba to iść ponaklejać. Sztuka po sztuce. Bo tak się składa, że wiozę ADR-y. Muszę to cholerstwo poprzyklejać. Dobra, teraz następna sztuka. Z czeskich Budziejowic wróciłem w piątek. Byłem koło 19 na bazie. Natomiast zanim w ogóle wydostałem się z tych czeskich Budziejowic, to dużo czasu straciłem tamtego dnia w korku. Nie mogłem się dostać do Brno. Była autostrada, która je prowadzi od Pragi do Brno, jest w remoncie. No i tam niestety długo się nastałem w korkach. Późnym wieczorem stanąłem w Brnie na takiej stacji, która jest z McDonaldem. Pewnie niektórzy wiedzą, gdzie to jest. Ci, którzy jeżdżą na Czechy. No i w piątek ruszyłem stamtąd. Tablicę otworzyć. Ruszyłem stamtąd rano o 19, dojechałem, byłem już w Polsce. O 19 już byłem w Polsce. No i do wtorku się pauzowałem. W sumie do poniedziałku, bo wtorku to już nie liczę. We wtorek wyjechałem około godziny 8 pod Opolem miałem załadunek. Załadowałem ADR-y, właśnie te, które mam teraz na samochodzie. I cały wtorek, środę i w sumie dziś czwartek, no to jechałem do Dunkierki. Znaczy wczoraj dojechałem do Dunkierki tak naprawdę, ale przez to, że mam ADR-y, to nie mogłem stać w porcie, więc musiałem pojechać tutaj na parking taki płatny, który jest w Dunkierce. No i w sumie efekt tego jest taki, że zamiast sobie tutaj w porcie zrobić wczoraj pauzę po przyjeździe i o 8 przeprawić się na Anglię, no to niestety musiałem pojechać na tamten parking. Z tamtego parkingu dziś ruszyłem, gdzieś chyba koło 9 rano. Teraz mamy godzinę mamy teraz 10:38. Trochę się tutaj zaszło w porcie w ogóle na pobranie biletu, bo duży ruch był. I teraz tutaj wjechałem, ustawiłem się w linię, tak jak widzieliście, nakleiłem te naklejki i muszę do godziny 14 czekać,
na przeprawę, dlatego że wcześniej nie ma promu, który mógłby mnie za DRM zabrać. I tak to wygląda. A co do weekendu? No weekend szybko zleciał, jak to weekend, tak? Przyjeżdża się do domu na tam powiedzmy 3-4 dni i ten czas szybko ucieka. Więc na obecną chwilę stoję w porcie. Tak to wygląda. Idę jeszcze zaraz sobie ten wodę jakąś nabiorę. Wczoraj to tak goniłem przez te Niemcy, żeby tutaj jak najszybciej dojechać. Nigdzie praktycznie nie stawałem, tylko tyle, żeby pauza 45 i tam gdzie stałem, to w ogóle nawet nie było tego. Nie było gdzie nabrać wody, nie wiem o co tam chodziło na tej stacji, więc nie latałem już z tą bańką, nie szukałem, bo szkoda mi było czasu. Zostały mi tu jakieś gary do umycia z wczorajszego dnia, więc zaraz pójdę tutaj do tego budynku, nabiorę sobie wody, umyję gary, może coś zjem i będę czekał, a potem wjedziemy na prom. Dopłynąłem już do Dover, jest godzina 15:30 czasu brytyjskiego. Do Holyheadu mam 614 km. Na dzień dzisiejszy zostało mi 7,5 godziny czasu jazdy. Oczywiście do tego jeszcze trzeba doliczyć pauzę, więc w sumie to będzie jakieś 6 z kawałkiem, bo to już w tym momencie ten czas mi się zbija razem z czasem pracy, który będzie mi się kończył. Więc tak w sumie wyjdzie jakieś 6 godzin i jakieś 50 minut do wyjeżdżenia jeszcze na dziś. No i na tym czasie do Holyheadu nie dojadę. A wszystko pokrzyżowały mi te ADR-y, które mam na samochodzie.
Rano był dość spory ruch w porcie. I zanim z parkingu w Dunkierce wjechałem na port, zanim pobrałem bilet, no to już nie było szans, żeby załapać się na wcześniejszy prom. Tym bardziej, że z ADR-ami nie bardzo chcieli się zgodzić na to, żebym płynął wcześniej. Nie wiem, od czego to jest zależne, bo czasami tak się zdarza, że człowiek przyjedzie do portu i nawet czeka się po kilka ładnych godzin na to, żeby w ogóle dostać się na prom z ADR-ami. Nie wiem, czy to tylko wyznaczone promy pływają, czy oni takie mają widzimisię. Ciężko mi powiedzieć. Już raz się z tym spotkałem w Dublinie, że spędziłem w porcie ponad chyba 6 czy 7 godzin, żeby móc przepłynąć do Holyheadu. I taka sama sytuacja miała miejsce tutaj teraz. Więc przez to straciłem sporo czasu. No i niestety nie ma szans, żebym mógł dzisiaj dopłynąć na Irlandię. Skręć w trzecie zjazd. Jest to o tyle dla mnie też niezręczna sytuacja, że zanim jutro za 400 metrów wjedź na rondo, potem rozpocznę skręć w pierwszy zjazd. Rozpocznę dzień pracy. Zanim przepłynę na Irlandię, zanim rozładuję, to może być dość późno. A jeszcze chciałem się jutro załadować na powrót. Wjedź na rondo, skręć w pierwszy zjazd. I od razu wracać na kontynent. Ale to niestety tak jest. Skręć w pierwszy zjazd. Tak jest w transporcie. Nie wszystko da się przewidzieć. Nie wszystko da się zaplanować. Więc teraz mi nie pozostaje nic innego, jak cisnąć cały czas, żeby ujechać jak najdalej. A jutro zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze dzisiaj, jak dojadę do Londynu, to ze względu na to, że mam ADR-y, to będę Londyn objeżdżał dołem, bo z tym, co mam na samochodzie, prawdopodobnie nie mógłbym od razu przejechać tunelem. Ostatnio od nas samochód jechał z tym samym towarem i musiał czekać dość długo, żeby móc przejechać. Więc szkoda czasu, żebym ja tracił teraz tutaj czas na takie zabawy. Godzina 22:40 polskiego czasu. Jak widzicie, jeszcze jest widno, można tak powiedzieć. Znaczy, no już się ściemnia, szarówka się zaczyna. Ale to taki trochę ewenement, że o tej godzinie jeszcze jest widno na niebie. A ja tymczasem powolutku będę wjeżdżał teraz na Walię. Na M56 została mi godzina jazdy i jakieś 20 minut i będzie trzeba szukać jakiejś zatoki, żeby gdzieś stanąć i się wypauzować, bo niestety dziś do portu w Holyhead już nie dolecę. Po prostu zabraknie mi czasu i
tak w gruncie rzeczy to niedużo, no bo tylko godzina, ale no niestety nie przeskoczę pewnych rzeczy i muszę gdzieś po drodze stanąć się, wypauzować. No, tak się ułożyło. Niby tutaj, no, cisnąłem, nie powiem, próbowałem tutaj czas jakoś nadrobić i gonić, ale mimo wszystko, no, mimo i tak dużo tego czasu zbiłem, bo tam nawigacja to mi pokazywała, że może mi zbraknąć nawet około 2 godzin, czy nawet 2,5 godziny, żeby dojechać na miejsce. A ja tak troszeczkę goniłem, cały czas opór decha i tak zbiłem ten czas, że w sumie to zbraknie mi ta godzina, no, ale niestety. Już dzisiaj na to nic nie poradzę, musi tak być i na tym zakończę. Dojadę gdzieś tam do którejś miejscowości przed portem, przed Holyheadem i wykręcę pauzę, rano się po prostu przeprawię na irlandzką stronę. Stanąłem 93 km przed portem. No widzicie, to ciemno na tych całych lejbach. Zostało mi może z 15 minut. No nic więcej nie wymyślę. Jeszcze się tylko zastanawiam, czego bardziej nie schować trochę, bo tak trochę wystaje. No trzeba będzie go tutaj dupę jeszcze mu bardziej schować. I na tym zakończymy dzisiaj. Mamy piątek. Jest za 12 angielskiego czasu. Wstałem dzisiaj rano, ale okazało się, że nie będzie możliwości, żebym się dostał na ten prom. O 8 rano. Poklejki się podklejały. Nie ma szans, żeby się załapał na tamten prom o 8, no i płynę o 14. I prawdopodobnie się nie rozładuje dzisiaj w Dublinie. W związku z tym przyjdzie mi stać weekend w Dublinie i w poniedziałek robić zrzutkę. Prawdopodobnie. Jeszcze nie mam informacji, ale najprawdopodobniej tak będzie. Teraz trzeba będzie cisnąć do portu. Bo w sumie muszę być na jakieś 1,5 godziny przed odpłynięciem, jak mam Adery. Jak widzicie, zacne miejsce mam do spania.
tak zwanym we Włoszech SOS-ie. Ale tragedii nie ma. Bezpośrednio się na drogę nie wystaje, jest jeszcze taka zatoka, więc nie jest tak dramatycznie. Dobra, co ja miałem ten... No, tacha odpalić. Trzeba będzie ruszać. Godzina 18 brytyjskiego czasu. Jestem już w Dublinie. Znaczy konkretnie dopłynęliśmy do portu. Ale no dziś wyjątkowo płynęło tyle samochodów jak nigdy. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby była taka ilość osobówek. Ciężarówki to tam swoją drogą, ale bardzo dużo aut osobowych i to się teraz tak wszystko przykorkowało, że ja w tej chwili no chyba z dobre 30 albo 40 minut to po prostu siedziałem, zszedłem z kajuty na dół tutaj już do na parking do samochodu i z dobre 30-40 minut to stałem, po prostu czekałem, nawet no bez włączonego silnika oczywiście, żeby w ogóle móc ruszyć z miejsca. Także powolutku to teraz wszystko zjeżdża. A ja, no co, jadę na rozładunek, bo jestem tak umówiony, że jak przyjadę, to mam dać cynk, mam zadzwonić do człowieka, który ma mi rozładować samochód. Może być nawet wieczorową porą. I jeszcze dziś ściągam towar w Dublinie. Mam stąd w sumie, tak jak nawigacja mi pokazuje, jakieś 20 km. To jest gdzieś tutaj, gdzieś tu w pobliżu. I po rozładunku będę leciał w stronę Irlandii Północnej. W poniedziałek mam załadunek na Węgry w Belfaście, a weekend po prostu będę musiał spędzić w Irlandii, tylko raczej nie tutaj w Dublinie, tylko tam pod Irlandię Północną sobie podjadę i zrobię pauzę weekendową. Będę musiał stać do poniedziałku. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję tylko, że ten rozładunek w miarę sprawnie przebiegnie. Tam jest jakieś 30 coś palet, bo to piętrowane chyba było, jak się nie mylę, częściowo. Albo i nie. Nie wiem, już nawet nie pamiętam dokładnie. Z tego co pamiętam, to miało być... To coś tam było około 30 palet, tak ten facet mówił. Nawet nie wpisane jest, nie wiem. Ale pamiętam, że miało być coś 32 albo 22. Nawet nie pamiętam. Więc mam nadzieję, że szybko się z tym upora i zwijam żagle na parking. Gościu chyba wydech ma przyrzeźbiony w skani. Zjechałem teraz z promu i
słyszę, jak coś hałasuje. Tak sobie myślę, co to kurde tak jedzie, a tu gość z kanią popitala. Piękna sprawa. Ogólnie to tak się ciągnęło to zjeżdżanie też z tego promu, bo wzięli ten, zrobili jakąś kontrolę paszportową, nie wiem, jak nigdy, jeszcze mi się tu nie zdarzyło, żeby ktoś specjalnie dowody osobiste sprawdzał, paszporty, nie wiem, czy kogoś szukała ta garda, czy jak, i to tak każdego pojedynczo, nawet tutaj o papiery, o prawo jazdy, to widziałem, że Irlandczyków pytali, żeby kwity pokazywali, nie wiem czemu. Może jakieś wyrywkowe kontrole czy coś. Zdążyłem zadzwonić do odbiorcy jeszcze, umówić się na rozładunek, powiedział, że jest w firmie, czeka, także zaraz podjadę i będziemy rozładowywać. Jak się nie zna dróg, jest się w obcym mieście. Teraz widzę, że chyba tak spojrzałem w nawigację, to chyba źle pojechałem, ona mnie tu pociągnęła jakimiś, następną skręć w prawo, jakimiś osiedlami między domkami, nie wiem, o co chodzi. Coś tu jest opisane, tak? My szukamy firmy, jak oni się tam nazywali. Aha. Nic to takiego nie widzę nawet na tej tablicy. Cieciówka nieczynna. Gdzie to będzie? Nie wiem, czy to będzie tutaj to, czy nie. No,
jeszcze dalej z tego wynika. To jest chyba tutaj to. Tak, muszę do gościa zadzwonić, niech on mnie tu pokieruje, bo nie wiem, o co chodzi. Tutaj mamy takie małe myki, bo jest mało miejsca, rampy nie mają. Trzeba teraz troszeczkę pokombinować. Wziąłem sobie teraz ten. Wjechałem w ten sposób. Tam się obróciłem za kontenerem. Teraz w drugą stronę się jakoś spróbuję przełożyć. Potem będzie mi łatwiej wyjechać od razu, nie będę tracił czasu. Jakieś tu dziwne manewry. No i teraz sobie tak tam staniemy. Akurat tam mają drzwi od tego, to będzie lepiej. I tak jeszcze trzeba porozpinać wszystko. Dobra, idę działać. Wyjechałem już z rozładunku. Dzisiaj jeszcze plan jest taki, żeby wjechać na Irlandię Północną i stanąć przed Belfastem. Za 300 metrów jedź w lewo. Wyjechałem z tego rozładunku. Nawigacja mnie jakoś dziwnie pociągnęła. Nie wiem czemu, nie chciała mnie od razu pociągnąć do autostrady. Co się ubzdurało, ja tu dokładnie tych wszystkich dróg nie znam, także nie przeanalizowałem tego, no i pociągnęła mnie, jak widzicie, takimi śmiesznymi dróżkami. Zresztą tutaj to jest pełno takich dróg. Wszędzie wąsko, plusterkami się do krzaków prawie dotyka. Mam tylko nadzieję, że tą drogą dojadę do autostrady. Jak wyjeżdżałem, ustawiałem nawigację, to wydawało mi się, że jest ustawiona tak. Wszystko pokazuje tak, jak powinno być, żeby dotrzeć do autostrady, żeby tam się jakoś wydostać. A tu widzę, że jednak nie, że nie wyciągnęło mnie od razu bezpośrednio na obwodnicę w Dublinie, tylko przez jakieś dziury. Ale nic, przynajmniej trochę pojeździmy, pozwiedzamy krzaki.
wydostałem się z tych krzaków. Jestem już jakieś 60 km przed parkingiem, na który tutaj sobie zaplanowałem dojechać. Za parę kilometrów wjadę na Irlandię Północną i weekend będę kręcił, można powiedzieć, przed Belfastem. W poniedziałek zabieram towar z Belfastu i tak jak już wspominałem, jadę z tym na Węgry, do Budapesztu. Najprawdopodobniej do Budapesztu, tak przypuszczam, bo już kiedyś stąd zabierałem ładunek i rozładunek był w Budapeszcie. Więc można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy to praca jest zakończona. Jeszcze moment i staję. To będzie chyba na dziś wszystko. Delikatnie sobie kropi deszczyk. Droga pusta, mały ruch, więc jedzie się całkiem przyjemnie. Nie wiem jeszcze, co będę robił w weekend. Nie mam żadnych planów. Myślałem, że będę stał w Dublinie, no to plan był taki, że może bym się wybrał do centrum znowu. No ale w tym przypadku to nie wiem, zobaczymy. Pewnie będę siedział na parkingu. Chyba, że będzie możliwość jakoś wydostać się z niego, to może gdzieś się przejdę, może gdzieś pochodzę, zobaczymy. Najważniejsze, że udało się dzisiaj rozładować te ADR w Dublinie, to jestem o tyle do przodu czasowo. A na dziś to dojadę na parking i zjem kolację i kładę się spać. Za 12:12 dotarłem już tutaj do Belfastu. I na takim sobie właśnie Apple Greenie będę kręcił weekendową pauzę. Miejscóweczka jest tutaj z boku coś stoi, ale to jesteś miejscowi, to pewnie się porozjeżdżają jutro. I taka perspektywa na weekend. Nie widzę tu na razie nigdzie wyjścia z tego Apple Greena. Nawet nie wiem, czy jest, więc przyjdzie mi pauzę kręcić w takim oto właśnie miejscu. A tragedii nie ma, normalka, jak to w transporcie. Idę spać.